gdzieś ten początek, te 10 punktów, co mieliśmy, trzymaliśmy tam do połowy zawodów, to napawało optymizmem, ale gdzieś tutaj już ta druga część zawodów, no pokazali tutaj chłopacy z Gorzowa jednak gdzie jesteśmy. Takie pytanie, z czym, dlaczego taktycznie szły na Zmarzlika, nie szły na Zmarzlika, tylko szły na Juniora albo na Petera Hildemanda, żeby w tych biegach ratować remis, i to o to szło. Także myślę, że to trzeba patrzeć troszkę szerzej. Tu przyjechaliśmy po jak najniższą przegraną, a to staraliśmy się osiągnąć. No do pewnego momentu nam to wychodziło, w końcówce po prostu najzwyczajniej zabrakło argumentów. Jest mi smutno i mogę tylko przeprosić, tak, bo no myślałem, że gdzieś tam podłączę się tutaj do zawodników stali, a nie udało się, to nam, mówię, to nam pokazało, ile nam jeszcze brakuje. Debiut ligowy w meczu barażowym o Ekstraligę, jakie to uczucie? No liga to jest liga, no uczucie fajne, trzeba pracować i mam nadzieję, że będzie w następnym meczu lepiej. Dobrze, że postawiliśmy w niektórych biegach to, co potrafimy. Co tu dużo mówić, no szkoda, że tak się stało, ale ostro po swoje, jedziemy do samego końca. Dobra dla nas lekcja, dobra nauka, wyciągniemy wnioski. Pięknie by było, jakbyśmy obronili twierdzę Ostrów. Chciałbym, żeby kibice przyszli jednak nam podziękować, bo myślę po tym wspaniałym sezonie, bo dla nas to jest naprawdę wspaniały sezon. Myślę, że jednak jeszcze kawał fajnego ścigania będzie w Ostrowie za tydzień, a więc zapraszam wszystkich kibiców, bo będzie warto przyjść do nas.